Witam. Wymiana końcówek drążka kierowniczego w Skodzie Fabii w tym przypadku. Generalnie w większości pojazdów rozwiązania są te same. Także robimy to wszystko na tej samej zasadzie. Końcówka drążka może być na dolnej zwrotnicy, jak tutaj. Bądź u góry, wyżej, przy kolumnie MacPhersona. W zależności od modelu pojazdu. Zasada działania jest ta sama. Weryfikacja końcówki do wymiany jest taka. Widzicie, że jest luz na niej. O. Gałka jest wyprana. Mamy luz na kierownicy. Prawo, lewo. I będziemy tą końcówkę wymieniać. Popuszczamy koło na podłożu, podnosimy samochód, pamiętajmy o podpórce, o zabezpieczeniu pojazdu. Ja używam takich podstawek gotowych. Następnie szczotką drucianą czyścimy samą końcówkę, tutaj te gwinty. Nakrętkę. Trzeba to wszystko dobrze wyczyścić. Służy to do późniejszej regulacji geometrii kół, tak zwanej zbieżności. Tak samo czyścimy samo mocowanie tutaj gałki. Dokładnie szczotką drucianą. Napuszczamy odrdzewiaczem dobrym. I słuchajcie, odkręcamy później tu. Jeżeli nam się gałka w środku kręci w tym, to tu mamy imbusa. Przytrzymujemy sobie, aby można było to rozkręcić. Ale jak jest stara gałka, to tak siedzi, że raczej nam się to nie ruszy. Będzie trzeba jeszcze się sporo namęczyć, aby to wybić. Ale czym to o tym w dalszej części filmu. Także czyścimy, napuszczamy i próbujemy to zdemontować. Słuchajcie, żeby to sprawnie jeszcze poszło, bierzemy sobie dwa młotki i równocześnie uderzamy w nakrętkę z góry, jak i z dołu. Tak, żeby ją po prostu rozruszać. Dwoma młotkami równocześnie dobijamy. Udarem można to stukać tak samo tutaj, delikatnie i popuszczamy wszystko. Słuchajcie, gałkę mam odkręconą. Tutaj też popuściłem sobie takim Francuzem płaskim. To może się obrobić. No i gałkę wybijemy pewnym uderzeniem młotka. Powinna wyjść bez problemu. O! Ok. No jest. I o co tu teraz chodzi? Tutaj mamy regulację, tak jak wcześniej powiedziałem, geometrii, zbieżności kół. Gałki mogą być różne. I zapewne się to zmieni. I konieczna będzie sprawdzenie, konieczne będzie sprawdzenie geometrii kół. Gdyż może nam się to po prostu wydłużyć bądź skrócić. Można obroty liczyć, czy jest tyle samo, bądź po prostu dokręcić do ułożenia, jak było wcześniej. Zobaczycie wtedy, jak to wyjdzie. Różne są te gałki. Nigdy to nie będzie to samo, co było.
Końcówka drążka jest już zamontowana. Teoretycznie taką samą miała długość, tak samo jest w tym samym miejscu. Skontrowałem nakrętkę, tu podokręcałem. To samo robimy z drugiej strony. Chyba, że wymieniamy tylko jedną, zależy jak to tam u Was jest. No i jedziemy sprawdzić geometrię kół. I tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Także dzięki za uwagę. Pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji kanału. Będziecie na nowo, na bieżąco otrzymywać informacje o nowych filmach. Dzięki za uwagę, cześć.